Nowiny.pl są w pubie Maszynownia przy Zamku Piastowskim, pubie Browaru Zamkowego, gdzie rozmawiamy z jurorami kapituły oceniającej produkty w ramach konkursu Czas na Śląskie. Jedną z jurorek jest pani Ewa Koczwara z działu rozwoju biznesu wydawnictwa Nowiny. Pani Ewo, pani jest znana tutaj u nas w firmie jako osoba aktywna, lubiąca sport, lubiąca wyzwania sportowe. W związku z tym zapytam panią właśnie o takie pogranicze świata sportu i diety, bo to wydaje mi się łączy się. Sportowiec musi wiedzieć, co je. Tak, no wiadomo, że to się jedno z drugim wiąże nierozerwalnie, bo żeby móc trenować, mieć energię na trening, no to trzeba jeść, ale trzeba też zjeść odpowiednio, nie można tak jakby bezrefleksyjnie jeść, co popadnie, tak? Bo to jakby może przynieść odwrotny skutek do zamierzonego. Aczkolwiek dzisiaj tutaj były takie potrawy, które jedzone w rozsądnych ilościach, myślę, że właśnie mogą tutaj fajnie zadziałać jako produkty, które dają energię na trening, które dają potem też budulec do tego, żeby się rozwijać, żeby tę żyznę fizyczną utrzymać i też mieć fajną serwetkę, no bo też efekt wizualny też jest ważny. W czasie na Śląskie chodzi o to, żeby te produkty tutejsze, mniej znane, zostały wypromowane. Pani ten konkurs zna od trochę podszewki, bo była pani przy tworzeniu zasad, przy tworzeniu całego takiej jakby kuchni tego konkursu, ale dzisiaj wcieliła się pani w rolę jurora. Czy to była łatwa rola, jak ona pani przypasowała? Czy miała pani taką technikę oceny tych produktów, które zostały wskazane w konkursie? No na początku muszę powiedzieć, że jakby przygotowując się do całego takiego projektu, to wszystko jest tak bardzo teoretycznie. Jak już się tutaj zobaczyło wszystkie te produkty, ile ich jest, jak one wyglądają, bo jednak gdzieś tam też znowu te walory takie wizualne człowieka troszeczkę gdzieś tam ciągną do skosztowania tych produktów, więc to na pewno robi większe wrażenie. Ja miałam system taki, jakbym jadła według potraw, jak się je na Wigilii. Czyli najpierw jakiś śledzik, rybka tatar, czy rybka na wędzona, potem gdzieś tam jakieś zupy, krokiety, pierogi, no i na koniec już te smakołyki takie w postaci słodkości. Także takim torem ja tutaj kosztowałam. Świąteczna strategia, można powiedzieć. Pani Ewo, w czasie na Śląskie chodzi o to właśnie, żeby tą lokalność podkreślić. Czy pani ma swoje takie ulubione produkty żywnościowe stąd, z ziemi raciborskiej, czy nawet szerzej patrząc z regionu, bo w konkursie Czas na Śląskie tych produktów jest więcej z różnych obszarów subregionu zachodniego województwa śląskiego. Czy pani ma coś takiego ulubionego, cenionego? Tak, co mi w pierwszej chwili teraz przychodzi na myśl, to jest piernik, taka kostka piernikowa, którą z mamą już od dzieciństwa kojarzę. Rokrocznie wykorzystujemy do robienia moczki i tak się czasami już z mamą zastanawiamy, robić, nie robić, bo to roboty jest pełno, ale nawet czasami na dwa dni przed świętami jeszcze stwierdzimy, dobra, no to jeszcze zrobimy tą moczkę, bo jakoś to jest taki dla mnie smak, który na pewno kojarzy mi się ze świętami. Cały ten proces przygotowywania w kuchni, jak pachnie, wiadomo, gdzieś tam to są takie wspomnienia, które na pewno zostaną i będę chciała to na pewno kontynuować jeszcze przez tą kostkę kolejne można lata. Znaleźć w naszym raciborskim. Tak, to jest akurat właśnie produkt z raciborskiego z połem, schowany, tak. Po prostu tak krojony. Dokładnie. Z metra można powiedzieć i to jest coś, czego na pewno, jakbym tego nie miała na stole, na pewno by mi tego brakowało. Okej. Okay. Ewa Koczwara jest współautorką, w zasadzie wymyśliła od początku, później był jeszcze szlifowany ten pomysł Roweronu, czyli akcji, która spotkała się z ogromnym odzewem naszych czytelników, internautów. Do dzisiaj żyje, będzie miała kolejną edycję. To pytanie do osoby, która tych rowerzystów ujęła właśnie pomysłami wspólnych jazd, wyścigów, różnych takich challenge'ów i tak dalej. Co taki śląski rowerzysta, czy w ogóle da się, będąc rowerzystą, oprzeć na takiej śląskiej diecie? Co powinien jeść? Może niekoniecznie akurat w okresie zimowym, ale w ogóle w takim okresie jeżdżenia. No, na pewno produkty takie zbilansowane, tak? No, nie przesadzać z jakimiś jednymi składnikami w kółko, czyli nie ciągle na przykład jakieś słodkie,
takie przekąski typu ciasta, kołacze, to jako dodatek oczywiście jak najbardziej, jak ktoś ma, lubi takie rzeczy, ale bazować na rybach, na jajkach, tutaj też właśnie mamy bardzo dużo takich produktów, zupy bardzo dobre, rozgrzewające, także myślę, że jak już w końcu wrócimy do sezonu rowerowego w pełni, to można sobie też gdzieś tam właśnie przy okazji wycieczki rowerowej zaplanować na przykład przerwę na obiad czy na jakiś deser gdzieś tam, między innymi tutaj wśród tych naszych partnerów z konkursu Czas na Śląskie, albo pozwiedzać po prostu i samemu odkrywać jakieś takie ciekawe smaki w naszym regionie. A zimą pani tęskni za rowerem, czy jednak jeździ też od czasu do czasu? Ja byłam ciekawym przypadkiem roweronu, już to na podsumowaniu edycji mówiłam, że ja byłam przypadkiem, który do roweronu nie jeździł na rowerze. Mój rower był głęboko schowany, także ja byłam tylko koncepcyjnie tutaj pomysłodawcą, ale mam już nowy rower, kupiłam, także trochę już pojeździłam na nim w zeszłym sezonie. Myślę, że wrócę, jak już będzie naprawdę ładna pogoda. Ja raczej nie jestem też typem takim, który lubi właśnie w taką pogodę, kiedy jest zimno, czy na przykład mocno wieje. Raczej jak będzie już słoneczko, lato, to tak wtedy wrócę do jeżdżenia i na pewno tutaj na ten rower znowu siądę. Bardzo dziękujemy. Jurorką Czasu na Śląskie jest pani Ewa Koczwara, z którą rozmawialiśmy w ramach naszych rozmów przy okazji prac kapituły nad wyborem tych najlepszych produktów w Czasie na Śląskie.